program ma na celu pokazanie Państwu pracy milicji, a ściślej pracy służby kryminalnej. W programie prezentować będziemy sprawy niewykryte, sprawy, w których sprawcy dotąd nie zostali ujęci. Dobry wieczór Państwu, witam. Tak, 20 lat temu zacząłem program 997. Minęło 20 lat, program przetrwał te 20 lat, co jest wydarzeniem niebywałym, myślę, w telewizji. Przy realizacji tego pierwszego programu nie przypuszczaliśmy, że on zyska taką popularność i zyska taką oglądalność. Mało tego, jakoś społeczeństwo nabrało do nas zaufania, bo byliśmy często zasypywani informacjami, które przyczyniały się do ujawnienia i wykrycia wielu z naszych prezentowanych przez nas spraw. Ale to prawdopodobnie o tym jeszcze będzie mówił Michał Fajbusiewicz, jest ze mną w studio najpopularniejszy po moim odejściu policjant tego programu, pan Paweł Wawrzecki. Witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję autorom programu za zaproszenie. Faktycznie no, ładnych już parę lat z koleżankami, kolegami, aktorami z popularnych seriali telewizyjnych wspieramy magazyn 997 w lubianej przez Państwa akcji Żyj Bezpiecznie. Tak z przymrużeniem oka uczulamy i mówimy, co robić, żeby nie zostać ofiarą przestępstwa. Ale to, co dziś najważniejsze, to te 20 lat. Może powiedzieć, że to jest naprawdę ewenement utrzymać się na antenie telewizyjnej przez 20 lat. Duża w tym zasługa państwa, bo gdyby nie państwo, wierni telewizowie, pomysł Michała Fajbusiewicza sprzed 20 lat byłby chyba nierealny. Ale przepraszam bardzo, właściwie gdzie jest nasz autor programu? A co to tam? Bo może, jak to Michał, zawsze ma dobre pomysły? Ano tak, mamy Michała. Kiedy rozpoczynaliśmy nasz program 20 lat temu, ówczesna milicja jeździła z dezelowanymi Fiatami, a pościgowym samochodem był Polonez. Dzisiaj już właściwie nikt nie ucieknie przed policją, a rzeczywistość tak się zmieniła, że prawie w każdym radiowozie, w większych komendach są komputery i można każdego z Państwa, z nas, natychmiast sprawdzić, czy jest notowany, poszukiwany. Niczym dołączę do Jana Płócińczaka i Pawła Wawrzeckiego tutaj w stanowisku kierowania łódzkiej policji. Chciałbym teraz Państwu pokazać, jak zmieniały się czołówki naszego programu przez te 20 lat. Tak zmieniały się przez te 20 lat nasze czołówki. Nie zmieniała się tylko muzyka do owych czołówek, choć dzisiaj Państwo słuchacie jej w nowej aranżacji w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej garnizonu stołecznego policji pod dyrekcją nadkomisarza Janusza Trzepizura. Zapraszam do obejrzenia reportażu dziennikarskiego zrobionego przez Michała Fajbusiewicza. Wzięli wtedy mapę i mama myślała, że oni uczą się historii czy coś. Oni wzięli ten mapę i patrzyli się, gdzie tu, w jakim kraju, że uciec. Chyba do Szwecji albo do tego, do Czechosłowacji. A ja zapomniałam mamie powiedzieć, bo myślałam, że to nieprawda. A czy wiedzieliście o tym, że on planuje jakąś ucieczkę? Nie, skryty. A pani myśli, że oni są, nie zachodzi? Tak. Przekonana pani jest o tym? No, ja już nie mam żadnej nadziei, że go żywego zobaczę. Jeśli przyjąć wynikającą z mojego reportażu wersję, że chłopcy zginęli w górach, tę pesymistyczną wersję, bo tak większość twierdzi, że próbowali przejść w lutym, kiedy był śnieg, przez Karkonosze, tam zginęli, to chcę powiedzieć, że sprawdzałem to przecież we Wrocławiu, w waszym wydziale kryminalnym, że nikt nie sprawdzał w Karkonoszach tego, czy nie ma tam jakichś
zwłok, jakichś śladów po tych chłopcach. No nie, tutaj muszę zaprotestować, dlatego że technologia w ogóle wykrywcza, czy technologia działalności w tego rodzaju sprawach polega nie na tym, że szuka się, czy nie ma jakichś zwłok, tylko jeżeli są zwłoki, to się informuje. Te obrazki ze stanowiska kierowania wtedy jeszcze milicji i to nowoczesne wnętrze, w którym w tej chwili jesteśmy, w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi, to jest znak czasu. To jest te 20 lat, jakie upłynęło. O szczegółach za chwilę na naszej antenie, ale też zmienił się stosunek do mediów. Wtedy nas nie chcieli, to znaczy mówię o milicji. Wy nas nie chcieliście, bo się baliście. Dzisiaj policja zabiega o media. Myśmy może chcieli, przeważali może bardziej nie chcieli, bo tak się jakoś dziwnie złożyło, że nasz program był pierwszym programem, w którym się mówiło, że są w Polsce w telewizji, że w Polsce są niewykryte sprawy. Do tej pory tylko były sukcesy milicji w dziennikach. I stąd były opory władzy prawdopodobnie. Ale okazuje się, że to było magnesem przyciągającym ludzi do tego programu, myślę. No nie będę mówił o naszym mistrzostwie, byłbym nieskromny. No tak, ale, możesz, jako emeryt. Ale coś musiało w tym być, że ludzie nabrali do nas zaufania, że przekazywali informacje, że dzięki państwu zresztą. No przypomnijmy, to była końcówka okresu stanu wojennego i raczej społeczeństwo miało awersję milicji i nagle po paru miesiącach działania naszego programu zaczęły przychodzić setki, a w Komendzie Głównej nawet tysiące informacji, nie tylko w tych sprawach, które pokazywaliśmy. No, przełamaliśmy tę barierę w dobrej sprawie, w sumie. Ale mam też dla państwa, jako że to jubileuszowe wydanie naszego programu, pewną niespodziankę. O szczegółach Paweł. To jest konkurs dla bystrych obserwatorów. Otóż wśród pracujących tutaj policjantów na tym stanowisku dowodzenia jest policjant, który tak naprawdę stróżem prawa nie jest. Jeśli państwo rozpoznają tę postać, której portret pamięciowy podajemy, bardzo prosimy o telefony na bezpłatny numer, który podajemy na planszach. 21 telewidzów, którzy podadzą prawdziwe, prawidłowe nazwisko, otrzyma okolicznościowe kalendarze magazynu 997 i inne gadżety związane z jubileuszem naszego magazynu. A ja bym chciał teraz państwa zaprosić w kilkudziesięciominutową podróż dokumentującą sukcesy i porażki magazynu 997. Kiedy pojawiliśmy się na antenie dwójki w 1986 roku, niektórzy patrzyli na nas z nieufnością, a my nawet przez moment nie przewidywaliśmy sukcesu, jaki w krótkim czasie odniesie magazyn 997. Początkowo największe problemy mieliśmy z władzami ówczesnej milicji. Komendanci nie chcieli pogodzić się z tym, że w programie, w telewizji będziemy pokazywać niewykryte zbrodnie. To przecież będzie kompromitować tak zwane organa, ośmieszać w oczach społeczeństwa milicję, tak twierdzono. Jednak kiedy przyszły pierwsze sukcesy, kiedy to dzięki telewidzom zaczęli wpadać w ręce owej milicji mordercy, lody zostały przełamane. Od początku chcieliśmy być do bólu wiarygodni, więc wszystkie rekonstrukcje kręciliśmy w autentycznych miejscach w Polsce. Przemierzaliśmy tysiące kilometrów, często wspomagani helikopterem MSW. Z tych też powodów przez pierwsze lata program był realizowany w pomieszczeniach stanowiska dowodzenia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Co chwilę przerywaliśmy nagrania, bo dzwonił do dyżurnych telefon 997 bądź hałasował telefon. Jedyną nieuczciwością w tym czasie z naszej strony była zawieszana na ścianie na czas naszego programu syrenka. Wydawaliśmy bowiem, że jest to komenda w Warszawie. Już pierwsze programy były dla nas podwójnym sukcesem. Mieliśmy ogromną, kilkunastomilionową widownię i co miesiąc zatrzymywaliśmy kolejnych poszukiwanych morderców. Po każdym programie napływały setki informacji od telewidzów. Owe właśnie informacje pozwoliły już po pierwszej emisji programu zatrzymać mordercę pielęgniarki z Warszawy, który oglądając swój portret pamięciowy w programie, przestraszył się, przefarbował włosy i poszedł sprawdzić, czy zostanie rozpoznany w miejscu, gdzie poznał swą pierwszą ofiarę. Miał pecha. Rozpoznały go bufetowe z warszawskiego baru Antałem. Jak ona leżała? Twarzą na dół, twarzą do góry, na wznak, na plecach? Miała twarzą na ziemi.
twarzą do ziemi. Proszę położyć manekin twarzą do ziemi. A o co chodzi? A gdzie to mieszka Anna Buzyńska? Pani, chodzi o pani córkę. Tak, ale jej nie ma. No, a kiedy będzie? Wyjechali. Po kolejnym programie wpada morderca staruszki z Wrocławia, którego rozpoznał telewidz po charakterystycznej wadzie wymowy. Trzymałem ją w ten sposób i mówię panu, zaczęła mi się wyrywać, wtedy miała dwie ręce wolne, nie? Głową kręciła tego, nie? No ja zapałem nóż i uderzyłem gdzieś tutaj, nie? No i to wszystko. Ale prawdziwym hitem drugiej połowy lat 80. stał się swoisty serial o najbardziej wtedy poszukiwanym przestępcy Zdzisławie Najmrockim, słynnym Zaszłyku. Nie był to morderca, czy też brutalny przestępca, choć na swoim koncie miał blisko 500 przestępstw mniejszego kalibru, w tym 11 zuchwałych ucieczek. Kiedy już trafiał w ręce strażników prawa, uciekał im m.in. z siedziby komendy, pociągu w czasie konwoju i z sądu w czasie procesu. Dziękuję świadkowi. Sąd ogłasza przerwę w rozprawie. Najsłynniejszą była jego ucieczka wcześniej przygotowanym podkopem z gliwickiego więzienia. Zaszłyk dosłownie zapadł się pod ziemię. Po miesiącach poszukiwań Najmrocki wreszcie wpadł i siedząc w więzieniu z bandyty przeistoczył się w poetę, pisząc i wydając tomiki z wierszami, które po latach na estradzie prezentował prowadzący wtedy nasz program, pułkownik Jan Płócienniczak. W naszych inscenizacjach w rolę Zaszłyka wcielił się łódzki aktor Janusz Wiśnioch. Z udziałem tego właśnie aktora na głównej ulicy Łodzi przed laty przeprowadziliśmy swoisty eksperyment. Nie ma pan jakiegoś spinacza albo czegoś ostrego, żeby te kajdanki zdjąć? Nie. No bo chcę, żeby ktoś mi pomógł. Może pan państwo macie jakieś coś metalowego, spinacz? Agrafka świetna. No, to świetne jest, zaraz. Nie, to musi mnie pan pomóc. Proszę tu włożyć, w to, tak. O, jest, to świetne będzie. To świetne. Tu trzeba odblokować, wie pan? Tu trzeba odblokować. Zaraz. O, tu. Tu gdzie? Tu trzeba, w tą dziurkę. O, o, lędę. Idzie dobrze, Bo mamy życzliwe. Słabo coś, nie. Czasami ja powiem o pomaganie bliźnim. Prezenter pierwszych naszych programów, pułkownik Jan Płócienniczak, stał się w krótkim czasie najpopularniejszym gliną w Polsce. I na początku 1987 roku otrzymał pierwszego w historii telewizji polskiej Wiktora dla największej osobowości telewizyjnej. Przez pierwszych ponad 10 lat godzinny program nadawany był raz w miesiącu, a oglądało go od 12 do 15 milionów telewizorów. Jedną z nielicznych konkurencji dla naszego programu był serial Izaura. Dla telewizorów, i to wiemy do dziś, najważniejsze w naszym programie jest i było to, czy informacje napływające od państwa przyczyniają się do złapania poszukiwanych groźnych przestępców. Sukcesów było wiele, ale niektóre stanowiły wręcz spektakularne wydarzenia. Dwukrotnie bowiem zdarzyło się tak, że już w trakcie emisji programu po informacjach od telewidzów zatrzymano mordercę. Tak było w 1990 roku. W trakcie emisji programu zatrzymano podwójnego mordercę ze Świdnicy o pseudonimie Brzytwa. Komenda? Posterunek milicji Lubawka, słucham. Proszę pana, ja w tej chwili oglądam ten program 997 i poznaję tego pana Ryśka tutaj u sąsiadki. Rozpoznał go mieszkaniec Dolnego Śląska. Z kolei rok później telewidz z Poznania rozpoznaje poszukiwanego Emila P. z Krakowa.
zabójcę przedsiębiorcy budowlanego, którego zwłoki zabetonował w beczce. W 1995 roku statysta programu 997 okazał się mordercą warszawskiego dziennikarza Radia Bis. Sam bowiem zgłosił się na planie, aby odegrać rolę mordercy. Skorzystaliśmy z tych usług. To niezwykłe wydarzenie pokazywało potem wiele światowych telewizji. W maju 1999 roku podłożono bombę pod dyskoteką w Solcu Zdroju, ginie dwóch młodych ludzi. Informacje od telewidzów pozwalają zatrzymać sprawców mordu. Okazało się, że motywem zbrodni była chęć zniszczenia konkurencyjnej dyskoteki. Z kolei w grudniu 2003 roku telewizja z Warszawy po emisji programu 997 wskazuje na sprawców zbrodni 48-letniego pracownika poczty, którego głowę wyłowiono z Wisły. Wtedy żeśmy, siedząc we dwójkę, żeśmy co teraz z tym zrobić? No jedynie trzeba by było wynieść, ale jak wynieść, skoro to jest ponad 100 kilo wagi i chłopiec daleko wyższy ode mnie. No i doszło do tego, że trzeba go będzie pokawałkować. Czy to był pomysł? Po przedstawieniu okoliczności zabójstwa mieszkańca Hanoweru, sprawcy, Polacy, sami oddają się w ręce niemieckiej policji. Takiej pomocy potrzebowaliście, tak? Ty zostaw tę szufladę, co? Zostaw to! Uważacie, że to nie było zabójstwo, tak? Nie. A co? Po prostu. Ale dlaczego się zgłosiliście? Bo się przestraszyliście? Nie, bo wiem, że nie mogę się ukrywać długo przecież, bo to nie ma sensu. Chcemy to wyjaśnić. W styczniu 2004 roku wspólnie z grudziącką policją na antenę naszego programu przygotowaliśmy pewną prowokację dotyczącą niewyjaśnionej sprawy porwania 25-letniego Rafała Wróblewskiego. Chciałabym iść w to miejsce, gdzie został, gdzie zginął, zapalić znicz. Proszę tylko o to, żeby odnaleźć syna i go pochować jak człowieka. Po naszej emisji nie dosyć, że wskazano miejsce ukrycia zwłok porwanego, to można było trójkę zwyrodnialców, zabójców, postawić przed sądem. Przed rokiem zdarzyła się rzecz niezwykła. Poszukiwany przez nas jeden z 10 najgroźniejszych wtedy przestępców w Polsce, pseudonim Ryju, po emisji programu 997 sam zgłosił się do policji w Tczewie, twierdząc, że psychicznie nie wytrzymał presji publikacji w magazynie 997. Podobna sytuacja miała miejsce kilka tygodni później w Warszawie. Chciałoby się, aby inni poszukiwani poszli śladem tych dwóch zabójców. Ale były też przez te lata sytuacje niezbyt przyjemne, a wręcz groźne. Seryjny morderca Emil P. groził mi listami z więzienia, że kiedy je opuści, stosownie rozliczy się z autorem programu. Nie po raz pierwszy zresztą poczułem się zagrożony i skierowałem stosowne doniesienie do prokuratury. Emil P. dostał 2 lata więzienia. Z treści tego listu jednoznacznie w ocenie sądu wynika, iż zamiarem autora tego pisma była nie zapowiedź prawnego rozliczenia się z autorem programu kryminalnego 997, panem Michałem Fajbusiewiczem. Ja chciałem jeszcze panu Fajbusiewiczu powiedzieć, jeżeli można. Proszę wyprowadzić skazanego, to nie jest miejsce na prywatną dyskusję między oskarżonymi. Wyrok nie jest dla mnie, tylko wyrok. Ten wyrok to jest na pana Fajbusiewicza. I on go śpi. Przez te 20 lat złapani dzięki państwa pomocy bandyci, często mordercy, wytoczyli mi 15 spraw sądowych, zarzucając zniesławienie. Na szczęście przegrałem przed obliczem sądu tylko jedno. Program jest tak długo na antenie, że wielu złapanych dzięki państwa pomocy morderców i groźnych przestępców opuściło już areszt i jest na wolności. Magazyn 997 nie był wyłącznie pasmem sukcesów i nie obyło się bez wpadek i zniknięcia programu z anteny. Największą jednak tragedią dla nas
jaka nas spotkała, była katastrofa helikoptera Mi-8 w czasie zdjęć w Bieszczadach w 1991 roku. Zginęło w niej 9 policjantów i 1 cywil. Przez zupełny przypadek telewizyjna ekipa magazynu 997 była w tym czasie na ziemi. Wysoko w górach nad Cisną jest pomnik upamiętniający ofiary tej tragedii. W 1993 roku magazyn 997 nie spodobał się komendantowi głównemu policji Eugeniuszowi Smolarkowi. Stwierdził on, że magazyn jest instruktażem dla przyszłych bandytów i morderców. Program spadł z anteny, a w jego miejsce pojawił się na krótko program Dajcie znak życia o zaginionych. Policja dość szybko wycofała się z absurdalnego zarzutu i program powrócił na antenę. Wśród blisko 2,5 tysiąca niewykrytych spraw, które przedstawiliśmy Państwu przez te 20 lat, jest wiele, które nas bolą, bo mimo wielokrotnych emisji nie zostały rozwiązane do dziś. Są to m.in. takie sprawy jak domniemane zabójstwo dziennikarek telewizyjnych Iwony Mogiły-Lisowskiej i Barbary Chrzczonowicz. Barbara Chrzczonowicz w drugiej połowie lat 70. była popularną dziennikarką telewizji polskiej. Często występowała w głównym wydaniu dziennika telewizyjnego. W stanie wojennym usunięto ją z telewizji za działalność w podziemi. W 1986 roku Barbara Chrzczonowicz zniknęła. Mąż utrzymywał, że wyjechała do koleżanki w Warszawie. Wydawało się to od początku niewiarygodne, ponieważ Barbara Chrzczonowicz była wielbicielką psów, bez których nie ruszała się nigdzie, a te samotne pozostały w domu, podobnie jak jej auto. Do dziś nie odnaleziono Barbary. Prawdopodobna więc jest hipoteza przyjęta przed laty, że byłą dziennikarkę zamordowano w jej domu, a zwłoki rozpuszczono w środkach żrących w wannie. Mógł to zrobić ktoś z bliskich. Sprawa Iwony Mogiły-Lisowskiej była na naszej antenie kilkakrotnie. Iwona była początkującą dziennikarką nieistniejącej już telewizji Tele24 w Łodzi. Zniknęła w dość dziwnych okolicznościach 10 listopada 1992 roku z niewielkiego domku przy ulicy Świetlików. Po tym zdarzeniu jej były mąż utrzymywał, że wyjechała do Niemiec. Miał o tym świadczyć brak paszportu i sporej ilości odzieży. Jego teza nie potwierdziła się, ale bardzo opóźniła policyjne poszukiwania. Przez blisko 14 lat rodzice Iwony wyczerpali prawie wszystkie możliwości odnalezienia córki. 12 razy prokuratura umarzała czynności podejmowane w tej sprawie. Za namową radiestetów i jasnowidzów poszukiwano zwłok zaginionej wokół i na terenie domu. Koparką rozkopano podwórko. Przyniosło to nieoczekiwany efekt. Znaleziono rzeczy Iwony, które rzekomo miała zabrać do Niemiec, oraz dywan spod kominka. Niestety policji nie udało się ustalić, kto i kiedy ukrył te przedmioty. Zdesperowany ojciec, mimo upływu tylu lat, nie zaniechał rozwikłania tej tragicznej zagadki. Choć nigdy nie znaleziono zwłok dziewczyny, sądownie uznano Iwonę za zmarłą. Ja po prostu muszę odnaleźć ciało mojej córki. Dopóki nie odnajdę ciała mojej córki, nie przestanę szukać. I kolejna sprawa. Sprawa, która również gościła kilkakrotnie przez te ostatnie lata na naszej antenie. Niezwykła zbrodnia miała miejsce w Lublinie. Niezwykła, bowiem zabójca zgubił na miejscu zbrodni własne zdjęcie. Wydawało się, że pokazując tę fotografię, efekt będzie natychmiastowy. Morderca będzie rozpoznany. Nic bardziej błędnego. Mimo pięciokrotnej emisji dotyczącej tego poszukiwanego mężczyzny, nikt go nie rozpoznał. Do zbrodni doszło w 1995 roku. 20 czerwca w jednym z mieszkań w domu przy ulicy Kossaka 18 w Lublinie znaleziono zwłoki mężczyzny. Mieszkanie to od niedawna wynajmował inny mężczyzna posługujący się dowodem osobistym na nazwisko Piotr Sarniak. Ofiarą okazał się Wojciech T., który feralnego 19 czerwca miał ze swym przyszłym zabójcą wyjechać do Szwajcarii, by kupić samochód. Ofiara miała przy sobie 7 tysięcy dolarów, które później zabrał morderca. Ale wracając do teraźniejszości, niebywały prezent na jubileusz 20-lecia sprawił nam Telewidz z Lubuskiego. W sierpniu 2000 roku zamordowano dwójkę młodych ludzi, chłopaka i dziewczynę.
rozpuszczono ich w sodzie kaustycznej. Sprawcą tej zbrodni był jeden z najbardziej poszukiwanych polskich przestępców, 50-letni Andrzej S. Policja poszukiwała go przez ostatnie 6 lat. No i po raz kolejny okazało się, jak skuteczna jest pomoc naszych telewidzów, telewidzów programu 997. Otóż mieszkaniec województwa lubuskiego po programie wskazał, gdzie ukrywa się Andrzej S. A tym miejscem było niewielkie miasteczko koło Madrytu. Andrzej S. zaskoczony został aresztowany przez hiszpańską policję. Niedawno został deportowany i czeka na sprawę w sądzie. Muszę przyznać, że nie mogliśmy dostać lepszego prezentu niż ta wiadomość na 20-lecie naszego programu. Ciesząc się z tego sukcesu, mam nadzieję, że równie efektywna będzie Państwa pomoc w trudnych sprawach, które nie znalazły dotąd rozwiązania, a które przedstawimy w najbliższych tygodniach. Poszukiwany morderca Stanisław Kot z Inowrocławia, choć został skazany, to dzięki niefrasobliwości sądu zdołał uciec. Będziemy też Państwa prosić o pomoc w sprawie dwóch zabójstw, których sprawców nie udało się ustalić do dziś. W grudniu 2005 roku w Zabrzu zamordowano właściciela kantoru, 39-letniego Zbigniewa Franckiewicza. Natomiast 6 czerwca 2006 roku ofiarą niewyjaśnionego dotąd zabójstwa był łodzianin 37-letni Krzysztof Gajewski. Tradycyjnie za informacje przyczyniające się do zatrzymania poszukiwanych przestępców bądź rozwiązania prezentowanych przez nas spraw przyznajemy naszą statuetkę. Tym razem statuetka dla telewidza Zielonej Góry i to z wyjątkowym napisem 20 lat magazynu 997. To w związku z naszym dzisiejszym jubileuszem. A dodatkowym prezentem dla Pana i ponad 350 telewidzów, którzy przyczynili się do rozwiązania tych potwornych historii, które Państwu prezentowaliśmy, prezent w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej stołecznego garnizonu policji. A ja chciałem przypomnieć Państwu o naszym konkursie. Wśród pracujących na tym centrum dowodzenia policjantów jest jeden policjant, który tak naprawdę policjantem nie jest. Przypominam też jego portret pamięciowy. Aby ułatwić Państwu zadanie, za chwilę ujrzycie Państwo tę osobę w bardzo lubianej przez Państwa naszej akcji Żyj Bezpiecznie. Co tam znowu? Chwileczkę, proszę zaczekać. Chwilę spokojnie mam w tym domu. Kto tam? Dzień dobry pani, ja z administracji gazownik jestem. Od pierwszego programu staramy się go tak robić, aby spełniał też rolę prewencyjną i ostrzegawczą dla państwa.
aby kiedy oglądając Państwo nasze inscenizacje, mogli wyciągnąć wnioski, jak należy, bądź nie należy zachowywać się, aby nie wpaść w ręce przestępców. Od blisko 10 lat przygotowujemy bardzo lubiane przez Państwa przedsięwzięcie Żyj Bezpiecznie. Wystąpiła w nim czołówka polskich aktorów. Go! Co roku każda... Dlaczego nie zapamiętałaś swojego PIN-u? Proszę Państwa, to był tylko taki żart. Dlaczego nie zapamiętałaś swojego PIN-u? To może dla Pani koniaczek, kurwa, zjem. Nie o alkoholu będziemy mówić w tym programie. Co dzieje się u inżyniera Garbowskiego? I Maliniaka! A! Sznapa! Dobre! Tak denerwowałem. A! Czy dobrze czujesz? Co ty robisz? Tak. A chcesz żyć bezpiecznie? Oglądajcie nasz program... Oglądajcie nasz program... Nie przejmujcie się, tak mamy normalnie. Wyciągnijcie Państwo z niw... Wyciągnijcie Państwo z niw... Najczęściej oczywiście gościliśmy najpopularniejszą parę polskich filmowych policjantów, Annę Przybylską i Pawła Wawrzeckiego. Dzień dobry. Nie wierzę. Co? Jaki pan jest podobny do tego stereotypu? Ej, tylko mnie mylą z nim. Ale to się czasami może przydać. A pan życi mi pan. No proszę, a gdzie ty córeczko jedziesz? A ty jest no to przecież po drodze. Ale gościli też na naszym ekranie Anna Seniuk. Magda Sturzyńska. A pamiętasz, co obiecałeś swojemu aniołkowi? Że przygotujesz wspaniałą różową kąpiel. Renata Gabrielska. A jak masz na imię? Jestem Mikołajka, no. Mikołajka, no. O, jakie piękne masz włosy. Chodź, Mikołajka, przecież mówiłem ci, że ci dobrze zapłacę, syna. Katarzyna Skrzynecka. Wash and go. Tak, dwóch facetów w jednym. Latem lody i zimą kożuszki, co? Nie mogę. Męski harem. Ewa Ziętek. Rozumiem, że to taki żart dzisiaj, mam nadzieję. A proszę powiedzieć, czym panowie się zajmujecie? Rozumiem, że obezwładniliśmy przestępcę, a poza tym... Zajmuję się głównie właśnie obezwładnianiem niebezpiecznych przestępców. Joanna Kurowska. Naprowadzam wam służby specjalne na ślad. To moja rola. Andrzej Kopiczyński. Przestań oglądać się za dziewczętami. A z jakim jak się oglądam? To co, przeszła dziewczyna, to nie mogę spojrzeć? Nie możesz. Zbigniew Buczkowski. Mam dość tego cyrku. Wynająłem wam na dobę, a już chlejecie ponad 24 godziny. Jeszcze 5 minut. Muszę załatwić sprawę z tym oszustem. Powiedziałem wynocha! Piotr Gąsowski. Gdzie są moje pieniądze? Bogdan Łazuka. Co się dzieje? Co się dzieje? To przecież to jest... Panowie, czy to jest koniec świata, no? Leon Niemczyk. Chcesz żyć bezpiecznie? Oglądaj program 997 w czwartki, w dwójce. Ostatnio w naszym programie ostrzegali Państwa przed czyhającymi niebezpieczeństwami Michał Milowicz, Teresa Lipowska, Witold Pyrkosz i Anna Dereszowska. Co się stało? Co? No, szczęście. I w nieszczęściu. No jakie szczęście, katastrofa. A katastrofa to dopiero będzie, jak się bliżej poznamy. A co my tu mamy? Moment, puszczaj mnie! Kurka, puszczaj! Zostaw! Cholera, brykę mi ukradli! No i co mam teraz robić? Jeszcze nie pognietli do tego wszystkiego. Co ty robisz? Źle wyszło? Gramy duble? Nie, no ja myślę, że wszystko dobrze wyszło i że państwo zrozumieli, o co nam chodzi. W ten sposób cotygodniowo ginie w Polsce kilka luksusowych aut. Także panowie, uważajcie na tego rodzaju panie, szczególnie na jezdniach.
Przypominam o naszym konkursie. W tej chwili już wyłączamy nasze telefony, gdzie państwo odgadywali, kto jest naszym tajemniczym policjantem, a właściwie policjantką. Tak jest, bo to jest moja Kalina z mojego komisariatu z serialu Złotopolscy, a tak naprawdę znana aktorka Ania Dreszowska. To mówi Paweł Wawrzecki, chyba najpopularniejszy policjant wśród polskich aktorów. Jak do ciebie się telewidzowie zwracają? Telewidzowie to właściwie zwracają się do mnie, panie komendancie, tak jak zresztą i policjanci. Jak cię policjanci zatrzymują na przykład na szosie, bo jedziesz za wolno, to ci co salutują i mówią... Godnie salutują. Witamy, panie komendancie. No niestety, trzeba mać przy sobie pieniążki. No nie powiesz, że zapłaciłeś. Żartuję, nie. Żartuję w związku z tym, że jestem tak rozpoznawany. Staram się nie łamać przepisów i jadę, że tak powiem, zgodnie z... No. No ale przecież nie wszystko trzeba na antenie mówić, żeby wszystko, Janku, o mnie wszystko było wiedziane. Niczym nastała era Pawła, to niewątpliwie ty już nie jako aktor byłeś najpopularniejszym gliną w Polsce. Byłem na pewno, ale niestety od tego czasu minęło już 15 lat. I wtedy nie było samochodów. Muszę jeździć bardzo ostrożnie. Ja nie chcę być nieskromny, ale chcę powiedzieć, że wasza popularność sięga Polski, a my, a właściwie nasz program, gościł w studiach wielu telewizji w Europie i USA. Dobry wieczór, witam państwa. I chcę państwa dzisiaj przywitać wyjątkowo nie z Polski, nie z Warszawy, natomiast przywitać państwa z Monachium. Gościmy w studio niemieckiej telewizji CDF. Tu jest realizowany najstarszy na świecie i najpopularniejszy chyba program XY. Program, którego pełen tytuł nosi nazwę Teczki czy też Akta Niewyjaśnionych Spraw. Od początku lat 90. rozpoczęliśmy współpracę z najstarszym na świecie programem typu 997, niemieckim XYY, Akta Niewykrytych Spraw. Materiały naszego magazynu pojawiły się też w angielskim Crime Watch, holenderskim Opsporing Verstkow, niemieckim Explorer. Od kilku lat bardzo blisko współpracujemy z czeskim magazynem Na Stopę, czyli Po śladach. A z sobą jesteś z runach jedną fotografię przywiozł, kto to jest? Przywiozłem tu komunikat dotyczący człowieka, którego państwo oglądają na zdjęciu, który próbował zastrzelić mężczyznę. Bardzo ciężko go zranił. I najprawdopodobniej ukrywa się tu u was, gdzieś w Czechach. Nasz program gościł też w wielu policjach świata. Byliśmy między innymi zaproszeni do policji włoskiej, niemieckiej, belgijskiej, czeskiej, francuskiej i austriackiej. Dzisiejszy program poświęcimy policji nowojorskiej. Policji, która uważana jest za najlepiej zorganizowaną na świecie i najbardziej sprawną. Najoryginalniejszą wizytę złożyliśmy w słynnej nowojorskiej policji, która wtedy przeżywała ciężkie chwile, gdyż przestępcy zastrzelili jednego z ich kolegów. Popularność magazynu 997 spowodowała, że jego autor, czyli moja skromna osoba, był zapraszany do wielu popularnych telewizyjnych przedsięwzięć, nie wszystkich nader poważnych. Uwaga! Smurfy! Niebezpieczeństwo! Chowajcie się! Gargamel! Miałam wręczyć czapkę Sherlocka Holmesa i fajkę temu, kto odgadnie naszą zagadkę kryminalną, i zrobię to. Jednocześnie dziękując prawdziwej gwieździe tego programu, Michał Fajbusiewicz. Choć tak naprawdę ja osobiście wykryłem przez te 20 lat zaledwie jedną sprawę. Ujawniłem w prywatnym śledztwie sprawców zbrodni spod Buzka Zdroju. To niedawno otrzymałem honorowy tytuł Sherlocka Holmesa w programie Europa da się lubić. Traktuję to oczywiście jako przemiły żart i wyrazy sympatii. Thank you.
naprzeciw mnie mężczyzna, a ja tu mam wyznać, co w duszy mi gra nocą we śnie. To kwestia kobieca, co w snach nas podnieca, duchowo lub nawet cieleśnie. Nieraz już w marzeniach miewałam pragnienia, do których seksapil mój wzdychał, by na wdzięk mój mglisty i czar osobisty choć raz w życiu czyhał Michał. Nasz jubileusz dyrekcja programu drugiego uhonorowała czas jakiś temu specjalnym benefisem w krakowskim Teatrze Stu. Przez te kilkadziesiąt minut przedstawiłem Państwu tylko epizody z działalności naszego programu, ale najważniejsze, że spotykamy się z Państwem od 20 lat. I a propos właśnie lat, od wielu, wielu, we wszelkiego rodzaju rankingach programów o tematyce kryminalnej, nasz magazyn 997 znajduje się na pierwszym miejscu, a każde nasze wydanie ogląda od 2 do 4 milionów widzów. Ale to jest zasługa przede wszystkim Państwa, naszych wiernych telewidzów. Za to wam serdeczne dzięki. Nie bądź taki skromny, drogi redaktorze. Te 20 lat to i twoja zasługa, ale i dobrze prowadzone ekipy. Serdecznie zapraszamy. Myślę, że w imieniu telewidzów, Ania i ja, tobie i prowadzonej przez ciebie ekipie serdecznie podziękujemy i będziemy życzyć wielu, wielu lat na antenie. A Państwa namawiam do oglądania magazynu 997, choćby dlatego, żeby wyciągnąć wnioski z tego, co pokazuje Michał Fajbusiewicz i nie stać się ofiarami przestępstw. I do tego nic ująć, nic dodać. Bądźcie Państwo ostrożni, rozważni, przezorni. A ja Państwu przypominam, że było to specjalne wydanie magazynu 997 z okazji 20 lat emisji na antenie TVP2. Żegnam się z Państwem wspólnie z Anną Dereszowską, Pawłem Wawrzeckim, Janem Płócienniczakiem i orkiestrą reprezentacyjną garnizonu warszawskiego policji. Do zobaczenia już za tydzień. Dobranoc.